Witam Was ponownie na macie. Dzisiaj już jest piąty dzień naszego wyzwania z Yoga Lates. Dzisiaj skupimy się głównie na sile i na rozciąganiu. Zacznij dzisiejszą praktykę od tego, by usiąść spokojnie na macie, zamknij oczy i skup uwagę na sobie, na swoim oddechu, na swoim ciele. Zrelaksuj ramiona, oprzyj dłonie o nogi i weź kilka głębokich oddechów. Przy kolejnym wdechu przenieś dłonie przed siebie, odkręć dłonie w górę i przenieś je na górę. Rozciągnij plecy i ręce. Skręć się teraz w jedną stronę, trzymając ramiona zrelaksowane, proste plecy, wciągnij brzuch i skręć się teraz w drugą stronę. Wydech, spokojnie opuść ręce i przenieś się teraz do pozycji stołu. Ramiona nad nadgarstkami, biodra nad kolanami. Wygnij plecy na wdechu, a wydech zaokrągli plecy, spójrz w dół. I wdech w górę, i wydech w dół, wciągnij brzuch do kręgosłupa. Wdech do pozycji krowy i wydech do pozycji kota. Jeszcze jeden wdech i wydech. Wróć teraz do pozycji stołu na wdechu, a na kolejnym wydechu przenieś się do pozycji psa z głową w dół. Na kolejnym wdechu, robiąc falę ze swojego ciała, przenieś się do pozycji deski. Ugnij kolana i znowu przenieś ciężar ciała do przodu, do deski. Wdech i wydech. I wdech i wydech. 6 powtórzeń. Plecy są proste, brzuch wciągnięty. Przenosisz ciężar ciała do przodu przy pozycji deski. Zostań teraz w pozycji psa z głową w dół i unieś prawą nogę do góry. Zrobimy kombinację. Ugnij prawe, przenieś teraz ciężar ciała do przodu, ugnij prawe kolano i zabierz znowu nogę do góry. Pozycja deski z prawą nogą w górze, ugnij kolano i zabierz nogę do góry do pozycji psa z głową w dół. 4 powtórzenia. Brzuch jest wciągnięty. Po czwartym razie przenieś teraz prawą stopę między dłonie. Biodra zostaw w dole. Prawe kolano ugięte, zabierz ręce w górę. Przenieś ciężar ciała do przodu, tak żeby żebra spoczywały na udzie, kaktusowe łokcie i znowu w górę prostując nogi. Prawa noga ugięta, ciężar ciała do przodu, kaktusowe ręce i do góry z prostymi nogami. Oddychaj i w górę. I wdech, i wydech, i wdech. Następnie połóż lewą dłoń na podłodze. Zabierz prawą rękę do góry, skręcając całe ciało do boku. Proste, długie plecy. Następnie stań na bokach swoich stóp i z tej pozycji spróbuj przenieść się do bocznej deski. Możesz stopy trzymać równolegle na podłodze bądź jedna stopa na drugiej. Wdech, ręka w górę, wydech, przenieś ją pod pachę. I wdech do góry, i wydech w dół. 4 powtórzenia. Następnie wróć do pozycji deski i wydech do pozycji psa z głową w dół. Weź jeden oddech, następnie to samo powtórzymy na drugą stronę. Wdech, lewa noga do góry. Przenieś ciężar ciała do przodu, lewe kolano do klatki piersiowej i wróć do pozycji psa z głową w dół. Ugnij kolano, noga w górę. Pozycja deski z lewą nogą w górze, ugnij kolano, wyprostuj i przenieś do góry.
4 powtórzenia. Następnie przenieś lewą stopę między dłonie. Zabierz ręce do góry. Postaraj się trzymać biodra nisko podłogi. Przenieś ciężar ciała do przodu. Ręce proste. Następnie ugnij łokcie, ściągnij łopatki, wyprostuj ręce, zabierz do góry, nogi proste. Ugnij kolano, ręce proste, łokcie ugięte, wyprostuj i do góry. 4 powtórzenia, oddech, głęboko oddychaj, brzuch jest cały czas wciągnięty, kość ogonowa jest podwinięta. Następnie przenieś prawą stopę, prawą rękę na podłogę. Zabierz lewą rękę do góry, skręć ciało do boku. Przenieś się na boki swoich stóp, a następnie do pozycji bocznej deski. Wdech, ręka w górze, wydech pod klatkę piersiową. Pamiętaj skręcać się tak daleko, jak tylko możesz. Wciągnij brzuch i za czwartym razem wróć do pozycji deski. Przenieś się teraz na brzuch, podnieś klatkę piersiową wysoko do pozycji psa z głową w górze i na wydechu wróć do pozycji psa z głową w dół. Następnie zrób kilka kroków do przodu stopami, jak i kilka kroków swoimi dłońmi w kierunku stóp. Ugnij teraz kolana, zabierz ręce do góry do pozycji krzesła. Przesuń pośladki do tyłu, kolana nad palcami, wciągnij brzuch, proste plecy. Przynieś dłonie teraz przed klatką piersiową, wdech, wyprostuj się, wydech, powrót do pozycji krzesła. 8 powtórzeń. Postaraj się za każdym razem nieco bardziej obniżać jeszcze pośladki do dołu. Nisko, oddychaj. Po 8 razach zrób teraz, dodaj odwodzenia nogami. Prawa noga do boku, przysiad, lewa noga do boku, przysiad. Prawa, przysiad, lewa i przysiad. Postaraj się zrobić 8 powtórzeń na każdą nogę. Tak jest, rozgrzejemy się jeszcze bardziej. Kontroluj ruchy. Oddychaj głęboko, trzymaj proste plecy i wciągnij brzuch. Jeszcze kilka. Zatrzymaj się teraz, robimy bardzo powolne pulsy. Góra i dół, góra i dół. Kolana są cały czas ugięte, 8 powtórzeń. Wypnij pośladki do tyłu, niski skłon. Wciągnij brzuch. I następnie lekko wyprostuj nogi i przenieś teraz prawą nogę do przodu. Zakręć ją wokół lewej, jak i również ułóż prawy łokieć nad lewym łokciem. Pozycja orła. Z tej pozycji powoli przenieś się do pozycji wojownika 3, zabierając prawą nogę do tyłu, ale utrzymuj cały czas ręce w pozycji orła. Ugnij teraz prawe kolano i postaraj się dotknąć łokci. I wdech, i wydech, jeszcze raz, i wdech, i wydech. Z tej pozycji połóż ręce na podłodze i przenieś się do pozycji bocznej deski. Lewa dłoń oparta na podłodze, prawa ręka w górze, obniżenia bioder. Ręka w górę, wydech, obniż rękę i biodra. Wdech w górę, wydech w dół i w górę. I za czwartym razem połóż się teraz na boku. Zabierz lewą rękę do góry, możesz się na niej położyć albo podeprzeć tą ręką głowę. Druga ręka zostaje na podłodze. Wciągnij brzuch. Podwiń kość ogonową i teraz zabierz górną rękę, nogę do góry, dołącz dolną i opuść je na dół. Do góry, na dół.
do góry, obie na dół. Jedna do góry, druga do góry, obie na dół. 6 powtórzeń. Oddychaj, wciągnij brzuch. I teraz 2 nogi do góry. I 3, i 4, i 5, i 6. Nożyce. Jedna noga do przodu, druga do tyłu. Kilka powtórzeń. Brzuch jest cały czas wciągnięty, leżysz na boku. I wydech, opuść i przenieś się teraz do pozycji psa z głową w górze. I wydech do pozycji psa z głową w dół. Zrobimy jeszcze raz to samo. Kilka kroków do przodu. Ja tylko się odwrócę, żeby być przodem do kamery. Ty pozostań w tej samej pozycji. Zrób kilka kroków znowu w kierunku swoich stóp i nóg. Ugnij kolana, wróć do pozycji krzesła. Przenieś ręce przed klatką piersiową. Wypnij pośladki w górę i w dół. W górę i przysiad. 8 powtórzeń. Kolana nie wychodzą poza granice palców u stóp. Brzuch wciągnięty. Tym razem po 8 powtórzeniach zrób wykopy nogą do tyłu. Przysiad, lewa noga do tyłu. Przysiad, prawa noga do tyłu. 6 powtórzeń na każdą nogę. Za każdym razem staraj się zniżyć jeszcze bardziej. Duże przysiady. Jeszcze chwilę. Pozostań teraz nisko. Pulsy. Znowu 8 pulsów. Kolana ugięte. Proste plecy. Ramiona w dół. Wyprostuj nieco nogi. Teraz zabierz lewą rękę. Zawiń ją w koło prawej. Lewy łokieć do góry nad prawym. I z tej pozycji powoli przenieś się do pozycji wojownika 3. Złap równowagę, utrzymuj splecione łokcie, wciągnij brzuch, ugnij kolano, przynieś je do łokci. Wyprostuj i ugnij kolano. I jeszcze raz wyprostuj i ugnij. Wydech, obniż swoje dłonie na podłogę i przenieś się do pozycji deski na drugą stronę. Zabierz jedną rękę do góry, obniżenia bioder, w dół i w górę z ręką. W dół i w górę, i w dół i w górę, i jeszcze raz w dół. Połóż się teraz na boku, prostując rękę lub podeprzyj nią głowę. Podciągnij kość ogonową. Weź nogę do góry, dołącz dolną do górnej i obniż razem. Postaraj się nie kłaść jednak stóp na podłodze. 4 powtórzenia. Jeśli możesz, możesz zrobić więcej. Teraz obie nogi złączone są razem, góra-dół, góra-dół. Wciągnij brzuch, oddychaj. Nożyce. Kilka powtórzeń. I opuść 2 stopy na podłogę. Przenieś się do pozycji psa z głową w górze. I wydech do pozycji psa z głową w dół. Ja znowu przekręcę się w drugą stronę, żeby zostać znowu przodem do maty. Z pozycji psa z głową w dół przenieś się teraz do pozycji siedzącej. Ugnij teraz kolana, stopy są cały czas oparte o podłogę, wyprostuj plecy, przenieś ręce do przodu i zacznij obniżać plecy tak daleko, jak tylko możesz. Przenieś teraz dłonie przed klatkę piersiową, skręć się w jedną stronę i wyprostuj z rękami w górze. Skręć się w drugą stronę, wyprostuj się, ręce w górze. Skręć się w stronę jedną, zabierz ręce do góry, proste plecy. Pamiętaj o oddechu, postaraj się zrobić 8 powtórzeń na każdą stronę. 8 skrętów w każdą stronę. Jeśli możesz, utrzymuj cały czas stopy oparte
o wbite w podłogę, kolana są ugięte, pępek do kręgosłupa i wdech, i wydech, i wdech, i wydech. Jeszcze kilka powtórzeń, wytrzymaj, dasz radę. Teraz robimy same skręty bez prostowania się. Skręt w jedną i w drugą stronę. I wdech, i wydech. Jeśli możesz, również zrób 8 powtórzeń na każdą stronę. Unieś teraz ręce do góry. Wyprostuj plecy. Znowu ugnij. Ugnij teraz kolana. Podnieś stopy do góry. Do pozycji Navasana. Możesz również trzymać nogi proste, jeżeli chcesz. Trzymając nogi w górze, przenieś teraz dłonie z tyłu za siebie. Przyciągnij do siebie prawe kolano, wyprostuj nieco plecy i nogi proste. Lewe kolano do siebie, nogi proste. Kilka powtórzeń, jeśli możesz, znowu 8 razy na każdą stronę. Kolano ugięte, nogi proste. Drugie kolano, nogi proste. Wytrzymaj chwilę w tej pozycji. Znowu przyciągnij do siebie kolana, ręce wzdłuż ciała i zacznij obniżać się do niskiej Navasany i wysokiej. Do dołu, do góry. Do dołu, nogi proste, w górze kolana ugięte. Jeszcze kilka razy. Trzymaj nogi w górze, przenieś znowu dłonie za siebie i rowerek nogami. Ugnij prawe kolano, lewe na zmianę. Postaw teraz stopy na podłodze, przenieś ręce przed siebie i powoli połóż się teraz na podłodze. Kolana są ugięte. Przybliż teraz stopy do pośladków, unieś biodra w górze i spleć dłonie pod plecami. Trzymaj biodra w górze, wykorzystaj ten czas, żeby chwilę odpocząć. Zwróć uwagę na swój oddech. Ściągnij kolana do siebie. I obniż powoli biodra na podłogę. Zrób kaktusowe ręce, czyli łokcie są w linii swoich ramion. Skrzyżuj teraz prawe kolano nad lewym i skręć je w prawą stronę. Chcemy, żeby nasze plecy teraz się jeszcze bardziej rozciągnęły. Oddech się uspokaja, a ty się relaksujesz. Zamień teraz strony. Lewe kolano nad prawe i skręć je w lewą stronę. Cały czas staraj się trzymać łokcie na podłodze. Powoli wróć do centrum. Przyciągnij teraz do siebie oba kolana. Pokołysz je w dwie strony. Zroluj się teraz na jedną stronę i bardzo powoli przenieś się do pozycji siedzącej. Zrobimy wygięcia jeszcze w obie strony, tak żeby jeszcze bardziej rozciągnąć plecy. I w drugą stronę, pośladki na podłodze, plecy są proste. Głęboki wdech i pełny wydech. Zakończmy naszą praktykę 3 głębokimi oddechami. Wdech, zabierz ręce do góry, wydech, dłonie przed splot słoneczny. Wdech w górę i wydech w dół i jeszcze raz. Wdech i wydech. Podziękuj sobie za wspaniałą praktykę. Brawo, gratuluję ukończenia kolejnego dnia. Do zobaczenia w następnym dniu. Pozdrawiam.